Szanowni Państwo, na dzisiejszej 53. zwyczajnej sesji Rada Miasta i Gminy Zdrowiskowej Muszyna zajęliśmy się bardzo poważnym problemem. Na wniosek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sądeczanin podjęliśmy rezolucję, której celem jest ustalenie zasad utrzymania czystości Jeziora Rżnowskiego. Jak Państwo doskonale wiedzą, Jezioro Rżnowskie jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sądecczyzny, a niestety przez zasilanie przez wody Dunajca oraz spadających do nich kamienicy oraz popradu oraz procesy zamulania jest w coraz gorszym stanie zarówno dla uprawniania turystyki, jak i dla wypoczynku. Ponieważ Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sądeczanin zwróciło się do wielu gmin w Małopolsce, przede wszystkim w powiecie sądeckim, uznaliśmy, że jest to na tyle ważna inicjatywa, że radni muszyńscy jednogłośnie przy obecności 12 radnych podjęli tę inicjatywę i została uchwalona rezolucja w dniu dzisiejszym, którą to rezolucję przekażemy przedstawicielowi stowarzyszenia. Przed podjęciem rezolucji przedstawiciel tego stowarzyszenia, pan dyrektor Bawołek, przedłożył nam informację dotyczącej sytuacji Jeziora Rżnowskiego, zwrócił się z apelem o wsparcie tej inicjatywy i radni miasta i gminy Zdrowiska i Muszyna, jak zawsze zatroskani o stan środowiska naturalnego, jednogłośnie tą uchwałę przyjęli. Mam nadzieję, że kolejne gminy, bo jesteśmy 6. gminą, która przyjęła taką uchwałę, również pochylą się nad tym bardzo ważnym problemem dla całej Sądecczyzny i podobne uchwały przyjmą. Degradacja Jeziora Rżnowskiego to proces postępujący. Z opowieści i wspomnień najstarszych mieszkańców pamiętamy, jak można było z Tęgoborza używając kajaku czy łódki dopłynąć do dalszych części jeziora. Teraz wielokrotnie jest to niemożliwe. Ja znam osobiście opowieści ludzi, którzy brodzili przez muł tego Jeziora Rżnowskiego w tamtych okolicach, co jest wyraźnym przykładem na to, że proces zamulania jeziora postępuje. Z informacji geologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego wiemy, że jest to proces nieodwracalny, natomiast można go znacząco spowolnić, do czego zachęcamy. Jezioro Rżnowskie to perła Sądecczyzny. Ma niezłe walory turystyczne, sportowe, krajobrazowe, natomiast bez finansowania i konkretnych działań, niestety to jezioro z roku na rok będzie przestawało istnieć, będzie przestawało cieszyć nasze oko. Widzimy już, jak wygląda teren Jeziora Czchowskiego niedaleko drogi krajowej. Podejmując tę uchwałę, ograniczamy się do akwenu Jeziora Rżnowskiego. Natomiast wierzymy głęboko, że będzie to taki impuls do wprowadzenia w dyskursie społecznym mowy na temat innych podobnych tego typu zbiorników. 14 maja 2022 roku delegaci Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin z inicjatywy Zygmunta Berdychowskiego podjęli ten temat. Podjęto wówczas jednogłośnie uchwałę, która wprowadza konkrety. Cieszymy się, że kolejne gminy ufają tej inicjatywie, wierzą i trzymają kciuki. W dniu dzisiejszym miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna jako 6. jednostka samorządu terytorialnego podjęła uchwałę pełnego poparcia dla inicjatywy rewitalizacji Jeziora Rżnowskiego według tych regulacji, które wskazuje uchwała SKT Sądeczanin. Bardzo się cieszymy, że Muszyna dzięki decyzji posiedzenia sesji Rady Miasta i Gminy dołączyła do tych pozostałych podmiotów. Cieszymy się, że po Gródku nad Dunajcem, na Wojowej, Starym Sączu, Nowym Sączu i Piwnicznej Zdroju również tutaj dostrzeżono te zalety, jakie poparcie tej uchwały ze sobą niesie. Jesteśmy świadomi tego, że zanieczyszczenie Jeziora Rżnowskiego to przede wszystkim, no niestety, duża wina
nurtu rzeki Dunajec, która nosi za sobą pnie, krzewy, krzaki, gałęzie i wszelkie degradujące zawartości, które spływają praktycznie z całego powiatu nowosądeckiego. Bardzo się cieszymy, że gminy podejmują te uchwały jednogłośnie. Również jest równolegle prowadzona kampania społeczna zbiórki podpisów mieszkańców pod tą inicjatywą. Głęboko wierzymy, że uda się zrealizować nasz cel, jakim jest powołanie funduszu celowego. Ta inicjatywa to konkretna propozycja wprowadzenia zmian w prawie wodnym. Te zmiany umożliwią pozyskiwanie do funduszu celowego, pozyskiwanie środków z odpisu od 2% rocznych przychodów spółki, która czerpie największe korzyści jak z gospodarki Jeziora Rożnowskiego. Chodzi o Tauron Eco Energię z siedzibą w Jeleniej Górze. Uważamy, że fundusz ten zarządzany przez odpowiedni zarząd powołany przez Radę będzie skutecznie realizował i porządkował linię brzegową. Będzie robił to, co nie mogą robić w tym momencie ani gminy, ani powiat z prostego powodu. Regulacje prawne brzegów jeziora i terenów, które graniczą bezpośrednio z akwenem, są nie zagospodarowywane, oczywiście nie z winy gmin, tylko z uwagi na fakt, na bardzo skomplikowaną własność użytkowania. Tereny te należą do Skarbu Państwa, natomiast wieczystym użytkowaniem ma prawo tylko Tauron Eco Energia. Ten wniosek poparty tymi solidnymi uchwałami, rezolucjami przyjmowanymi przez Rady Gmin oraz podpisami zostanie przedstawiony ministrowi klimatu i środowiska. Głęboko wierzymy, że spełni się nasze marzenie, że Jezioro Rożnowskie odzyska swój dawny blask i znów będzie takim solidnym fundamentem i podstawą atrakcyjności Sądecczyzny. Dlatego, że Jezioro Rożnowskie to przede wszystkim ten impuls, który ściąga turystów. To jest pierwsza wizytówka Sądecczyzny dla gości z północnej części regionu naszego województwa, także pozostałych części kraju. On reprezentuje tę Sądecczyznę, więc nie możemy dopuścić do tego, aby ta degradacja w dalszym ciągu postępowała. Bardzo się cieszymy, że już kolejne gminy przygotowują się do poparcia tej uchwały. Przygotowuje się do tego gmina Łabowa, przygotowuje się do tego gmina Łososina Dolna. Również mamy informację, że pozostałe gminy także wzmocnią ten apel. Bardzo się cieszymy i oczywiście zapraszamy mieszkańców Sądecczyzny do składania podpisów.